Widzowie, to jest więzienie za 1 dolar, a to jest więzienie za 1 000 000 dolarów. Dlatego widzę, naszym zadaniem dzisiaj zrobić najlepsze więzienie na całym świecie, w sumie tak jak widzieliście. I patrzcie na to, trzeba tutaj klikać, o nie, kto w więzieniu by chciał klikać takie droperki? Okej, teraz poklikaliśmy sekundkę i odebrali już 100 dolarków, bro, let's go! I dzięki temu możemy kupić sobie pierwszy droper, który już nam sam tutaj robi, to jest serio mega bardzo pomocne. Ale widzę, mam dobrań już teraz prawie 3000, więc tak kupię pokój, ponieważ musimy zbudować pierwszą celę, bo zobaczcie, kto tam jest! Tam jest złodziej Jerry, a więc waga, Jerry, stój, muszę cię zaresztować! To, kto mnie by chcesz aresztować? Jerry, poczekaj, to jest więzienie z 1 dolarka, nie mamy policjantów ani radiowozów, nic, uwaga, i jesteś aresztowany, pyk. Ale kto mnie niby zaresztuje, skoro ty nic nie masz? Jerry, musisz się posłuchać, zapraszam do więzienia za 1 dolarek. A, no dobra. A więc uwaga, Jerry, jesteś skazany na 100 tysięcy lat, to jest twoja cela, proszę bardzo. Ej, celi, co to jest za cela, tam mówisz, że ten ścian nie ma, zobacz. Patrzcie, zapaliśmy czerego. No nie, no Jerry, no nie mogę wynosić tylko 1 dolarek, ale spokojnie, patrzcie. Jeez, sufitu. W międzyczasie zbrało się 6 tysięcy, więc uwaga, wejdź tam, Jerry, wejdź tam, uwaga, pyk, cyk, dokupując jakieś stoły. O, pyk. Przesełkę jeszcze dostałem do siedzenia, ale fajne więzienie. Jest, widzę, mega wielki problem, bo przez co Jerry się śmieje, a ja nie mam pieniążków, to mogę dokupić sobie... O, coś takiego, co ty, Jerry, jest mega dropper? O, to mi właśnie chodziło, ale skończyli sieć, tam jesteś w więzieniu! A, no tak, zapomniałem. Nie, widzę, to więzienie za 20 dolarów, więc serio mega sobie. Ja kupiłem tu byk i niech ty... Jaki pen? Simon, co to za toaleta, że net kibelka nie ma, proszę, załatw mi to! I... O, nie, czyli Jerry musi dalej, to daj uwagę, odbieram pieniądze, Jerry, spokojnie, ja to jakoś odnajdę. Co, dobra, to może... stanę tutaj za ścianką, żeby nikt nie widział. Co to może być, Jerry, nie rób tego, co to może być ściana? Uwaga, kupuję śmietniki za 10 tysięcy, a nie ściany. Śmietnik! O, Jerry, może coś śmietnika i załatwić te sprawy. Dobra, widzę, ogólnie odkryłem już, patrzcie, tu są ściany. Ale co, uwaga, teraz ze ścianami widzę, to będzie jest warte 100 dolarków. Kolejna ściana w mojej celi. I patrzcie, to jest ha... a nie, to jest poliskar, o nie, dobra, to nie to. To gdzie jest cela dla Jerry'ego? A nie, uwaga, widzę, jako już to więzienie jest serio mega drogie, na sam początek dokupię takie 100 tysięcy gotóweczki, myślę. Myślę, co starczy idealnie, aby zamknąć Jerry'ego za to, co zrobił. Wow, ej, Simon, jaki ty miły jesteś, rozbudujesz mój pokój za 100 tysięcy dolarów? Tak, Jerry, to jest pokój, tak, to wcale nie jest cel. Upatrzcie, o, nawet kolegę będę miał, siema, geniu. Uwaga, widzę, czy tutaj mogą, że to jest tu, uwaga, to jakiś plakat, nie. O, patrzcie, tu jesteś na serki, okej, okay, to może piętą, tutaj. Nawet schody do góry. Tak, Jerry, będziesz miał, już miał, widzę, jak coś tu, nie, to będzie dla wszystkich innych. Ale i to zróbmy jedną mądrą rzecz, po prostu kupię jeszcze więcej droperki, osiem, jeszcze więcej, jeszcze się zrobi, ale uwaga, bum, jakiś kolejny mega dropper, dobra, można kupić za 100 robuxów jeszcze, aby to mieć był jak najlepszy na świecie, bo myślę, że teraz, Jerry, to będzie koszt takie 1 000 dolarków około na oko, co o tym myślisz? Ja, dalej jest to słaby, bo zobacz, co się dzieje z moją celą, nie ma jej, co się dzieje. Widzowie, skoro Jerry chce, to Jerry zostanie zamknięty. Uwaga, kupujemy drugą ścianę, pyk. To cela dla Jerry'ego musi być gdzieś tutaj. Uwaga, let's go, Jerry, patrz, masz kuchnię, można kuchni siedzieć i gotować. Jaki wielki pokój, jedzenie się zadało. To jest najlepsze więzienie, w jakim byłem. Takie więzienie jest serio mega fajne. Jerry, a w ilu byłeś? Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Wiesz co, Simon, nie chce mi się tu siedzieć. Od początku mam pistolet, więc tak naprawdę ty jesteś Jerry, moim. Kim jestem? Co, nie, zaraz będziesz siedział w celi, ja stąd wychodzę, bo mam dość tego miejsca. Nie, widzę, zbiega z więzienia, mam, jak ja mam uciec, nie, i tak źle nie widzowie, to będzie srymego masakryczne. Widzę, wiecie co, może Jerry ma rację, po prostu to więzienie jeszcze nie jest przystosowane do tego, ale spokojnie, później, jak to lepszymy, to wracamy się po Jerry'u, patrz, teraz mamy coś takiego, i dzięki nim już teraz nikt nie ucieknie, bo kupmy coś takiego, czyli By Forest Watch Towers, czy jakoś tak. I patrzcie, dały nam te takie wieżyczki tutaj, z tych wieżyczek można patrzeć na każdego, teraz okej, to jest kozackie, i jeszcze do tego przydało mi się zbudować jakieś ogrodzenie czy coś, ale ogrodzenie jest serio mega drogie. Jak na każdego policjanta przystało, aby nie było takich sytuacji, jak przez okno, przydałoby mieć broń. Co, kupiłem kilka broni. I uwaga, czy policjant trzeba mieć? Chyba nie. Uwaga, czy mogę się przebrać za policjanta? Oj, nie, to jest popsute, widzę. Przebranie nie działa się, ale mamy to co najwyżej, czyli pistolet. I teraz już tam nie ucieknie. A więc uwaga, widzę, teraz mam 150 tysięcy przygotowane i pora odkryć to, co jest na górze. Żeby po prostu, jak tutaj uda się złapać jakiegoś więźnia, a bo tutaj nie będzie tylko coś na zawsze. Co, kupimy takie schody kolejne, pyk. I droperek kosztuje 10 tysięcy, chyba nie jest jakoś dużo. Uwaga, kolejny droper 15. I teraz już robi się serio mega drogie, powoli 40 tysięcy. Dobra, mam nadzieję, że skoro tyle kosztowało, to przynajmniej, że będzie nam dużo pieniążków dawało. Poza tym możemy sobie kupić, uwaga, jakieś komputery tutaj i patrzcie na to, i to jest serio jak w prawdziwym więzieniu. I ogólnie widzę, podała mi się jedna opcja tutaj 500 000 na tym. Wiecie czemu? Ponieważ jak to kupię, to kosztuje aż 250 robuxów. Uwaga, teraz kupuję to. Jerry, to beka mnie boli. To mogę kupić to, co jest najfajniejsze. Uwaga, poliskar, więc uwaga, otwieram to, pyk. I to jest respawn tego, uwaga, respawnimy, cyk. I ten poliskar teraz działa, więc uwaga, widzę, tam wcześniej było zatrzymanie za około 1 dolarka. To teraz będzie zatrzymanie za 1 000 000 dolarów. O, więc uwaga, widzę, patrzcie na to, to jest takie więzienie za około 200 000 dolarków, bym powiedział, dlatego za 1 000 000 będzie kozackie, a więc koniecznie oglądacie do końca. I teraz jest go. Który tycoon może być Jerry'ego? Chyba już widzę. Jerry, ijo, wypadł z tej chaty! Ej, co tam przed moją bazą jedzie? Ej, uwaga, Jerry, ty nie masz tej drzwi, o, uwaga! To jest strzelanie, uwaga, Jerry! Ręce do góry, stoi, policja! Stoi, policja! Nie, to ty się zatrzymaj! Ale to ty jesteś złodziejem! Dobra, masz rację. Ej, uwaga, Jerry, teraz pokojowo zapraszam tutaj do środka. I patrzcie, w ogóle, jaki Jerry ma fajną chawirkę tutaj. Uwaga, dobra, let's go! I teraz, Jerry, już tak łatwo nie uciekniesz. Mam już takie cele, że to jest po prostu szok. To jest po prostu najlepsza na świecie rzecz. I co, Jerry, myślałeś, że uciekniesz tam, tak? Na sucho, i co teraz? Miałem taką nadzieję, ale co, zbudowałeś mi tą celę wreszcie? O, Jerry, na spokojnie, oby tylko cel. Uwaga, patrzcie teraz.
teraz już tutaj masz takich bodyguardów, przez które nie uciekniesz. I teraz, Jerry, zapraszam, są tylko pyszne krów, tak? Mam ci tutaj na dobrze, muszku. Dobrze, dobrze. Oraz uwaga, zapraszam, Jerry, pyk. Op, dobra, uwaga, patrzcie, zamkamy i Jerry jest w więzieniu. I wydaje mi się, że jako cele może posłużyć garaż, więc uwaga, Jerry, tutaj jest twoja cela, nie próbuj nawet uciekać garaż, tutaj. Garaż, to jest moja cela, co tak, to w ogóle siedź, jest? Tak, tutaj, idę ci już następną wybudować. Oraz uwaga, i to zbierało mi się tutaj prawie 200 tysięcy, to jest sery mega rzecz, Jerry, czekaj tam. Oraz i za 200 tysięcy, więc patrz, ile droperku możemy tutaj kupić. Otwieramy garaż, wyjeżdżamy samochodzikiem. Jerry, czym ty wyjeżdżasz furę mi ukradł? Dzięki za furkę. Czemu ja nie przemyślałem tego, że mi może ukraść furę i chcę wyjechać i policjanci nie rozpoznają wtedy. No nic, więc jest więzienie za 50 dolarków, ale gwarantuję wam, widzę, że z miliona, czyli nie ucieknie z więzienia za milion dolarków, to nie jest zbyt mocne. Więc tak, możemy kupić coś jak water fountain, w sumie nie wiem co to jest i jak to, a to jest taki kranik sobie bardziej, okej? Okay? I trzeba ulepszyć ten pokój, bo patrzcie co jest, możemy sobie kupić uniform SWAT, czyli za SWAT to możemy przebrać, tylko że to nie sobie coś chyba nie działa chwilowo. Możemy kupić shotgun nawet, no shotgun wydaje mi się, że każdy by się zrobił. Patrzcie jak to wygląda. I tutaj za 150 tysięcy jest minigun do kupienia, ale to jest najsik w ogóle. Uwaga, za 3000 mamy do kupienia jeszcze maszyna do kawy, no nic, ja policjantom to się przydaje. A więc uwaga, teraz wielkopomna chwila, ponieważ o ile się nie mylę, to dosłownie tutaj na tym piętrze powinniśmy sobie kupić prawdziwe cele. Tylko okej, teraz co to jest za pół miliona cela? Jak są drogie ceny, już serio? Dlatego niech nam uzbiera się troszkę kaski, a ja może po prostu tutaj pozbieram te rzeczy, są do kupienia. Uwaga, czy może coś włączyć? Uwaga, czerwone albo zielone, dobra, nie wiem co to robi, zaraz to sprawdzimy. Tutaj za 150 tysięcy możemy sobie kupić minigana, to jest serio kozackie. O więc uwaga, widzę, to jest broń dzięki której cię już nie ma w ogóle szans uciec, tak mi się wydaje, tylko upatrzcie, i to trzeba chwilę przytrzymać. I patrzcie, widzę jak to strzelasz, mi się kamera trzęsie, to jest serio kozackie, naprawdę. Zostałem jeszcze 50 tysięcy, czy ja za 50 tysięcy mogę coś tutaj kupić? Uwaga, mamy tutaj do kupienia takie światełka oraz emergency alarm, nie wiem jak to sobie działa, ale fajnie by było jednak. I zobaczcie to piętro wyjdzie jest już serio mega OP. Ale na szczęście widzę, z przodu naszego więzienia mamy takie przyciski, które są serio mega ważne, ponieważ patrzcie, pierwszy uwaga co robi, kupuje nam takie rzeczy do chodzenia, taką drogę, uwaga, drugie nam kupuje taką bramę, przez którą Jerry już po prostu nie ma szans uciec. Jak teraz sobie po prostu pojedziemy po tych niebieskich, tutaj to uwaga, patrzcie na to. Mamy cały więzień nasze ukrócone, dlatego jesteśmy teraz 100% bezpieczni i na 100% teraz nikt tam po prostu nie wejdzie, a nikt tam nie wyjdzie. A tak chyba powinno być w więzieniu. Ale dobra, let's go, teraz pora wrócić, co się robi. Ej, stop, stop, co? Simonek, po tobie już teraz. Jerry, ej, co Jerry ma za broń? Patrzcie na to, on ma taki sam strój jak ja, czyli złot. Najlepsze bronie. Uwaga, Jerry, nie ma szans, poczekaj tutaj. Ja widzę, muszę szybko iść do gry, odpalić alarm, bo już wiem jak to działa. Jak ten alarm odpalimy, to wszyscy na Jerry się rzucą. Uwaga, patrzcie, klikam ślepy przycisk. I teraz jest taki dziwny dźwięk, nie, strasznie już, ja się boję tego dźwięku. I teraz Jerry, let's go, ręce do góry. Mogę wam rozwalić. Uwaga, nie, nie, nie. Jerry, co? Ej, Jerry, go po prawo widzę, uwaga. O, czekajcie, muszę wyjść, uwaga. Jerry, masz. Let's go, jaka strzelanika. Oh my god, widzę, to jest zbyt mocny. Uwaga, czekajcie. Odbieram szybko 200 tysięcy. Jerry, czekaj tam. Nie chcę wiedzieć, że jest aż taki serio mocny. Muszę szybko iść do góry i spodawać najnowsze ściany, czy co to jest w ogóle? Co to ma być? Musisz się włamać. Jerry, cel jest tak, dobra, i teraz możemy pyk i aresztować Jerry'ego. Uwaga, Jerry, teraz już twój koniec, gwarantuję ci to. Uwaga, patrzcie, let's go. Pyk, pyk. I cię, Jerry, teraz o z góry. Jerry, stop! Jestem za tobą, nie masz szans, już poddaj się. O, czekaj, dobrze sobie, poddam się, tylko daj mi zrobić ostatnią sztuczkę. Co ty robisz? Jerry, nie, bez jakich sztuczek! Nie, 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 nie! Jerry, nie. Uwaga, zapraszam za mną, chodź Jerry, zapraszam. Ora, uwaga, jest, udało się, Jerry, pierwszy raz uciekniesz z tego. Mnie. Uwaga, zapraszam, chodź do środka, Jerry, i teraz do góry. Śmiałeś się z tych cel, Jerry, to już mam prawdziwą dla ciebie. Tak, wreszcie będę miał? Proszę bardzo, Jerry, siadasz tutaj, masz swój kibelek, masz swoje wszystko. Ale czekaj, ale on jest ekskluzywno. O, i Jerry, jeszcze nie uciekniesz, bardzo dobrze. Jerry, chciałbyś może jakichś przyjaciół? Przyjaciół chciałbym tak, bo pada mi deszcz na głowę. Chciałbyś znaczy, jeszcze nie pada, ale zacznie padać. Nie widzę, bo to więźnie jeszcze nie jest za milion. I Jerry może uciec przez dach, ale dobra, chyba się nie skapnie. Uwaga, Jerry, kupić ci więcej prisonersów za 100 tysięcy i co się z nimi stało? Znikli! Nie, dobra, widzę, jest taki leciutki skamek, tak mi się daje te za 100 tysięcy. Ale jeszcze możemy sobie kupić coś takiego na te droperki. Oj, przychodzi jeszcze jednego droperka, możemy sobie kupić nawet. Wypuść mnie stąd, bo zjem zaraz tego. Jerry, ciszej tam, ciszej tam! Ciszej! Jerry, podstrzeliśmy, uwaga! Ale teraz będzie bur. Widzę, patrzcie, tu się ci prisonersi zrespili na dole, okej, czyli sobie chodzą. I patrzcie, on strasznie wygląda w ogóle. Tak samo jak strasznie dużo zbierają nam się pieniędzy, ponieważ mamy 200 tysięcy już. I ogólnie Jerry mi powiedział, że tutaj do kupienia są jeszcze rzeczy jakieś na dworze. Uwaga, możemy sobie kupić jakieś takie pudełeczka, pyk, możemy kupić trawkę, możemy kupić takie coś. Patrzcie, i Jerry może tu nawet grać w siatkówkę. Bo to jest chyba taki plac dla więźniów, tak mi się daje. Uwaga, kupuję jeszcze tą pyk z drugiej strony. I tak szczerze, to chyba fajnie wygląda. A więc uwaga, panie więźniu, Jerry, to jest twój plac zabaw, możesz się tutaj bawić. Tak, tu wezmę sobie piłeczkę. Dobra, ale tutaj widzę, skoro Jerry tutaj odpuściliśmy, chyba Jerry nie powinien usiąść, tak się daje uwagę, że stoliki postawimy. To tutaj do kupienia jest jeszcze wiele ważniejszych rzeczy, bo uwaga, mamy taki power generation, który daje nam prąd do tego naszego wszystkiego. Dlatego może rzeczy nawet będą tańsze teraz, fajnie by było, uwaga, kupmy jeszcze to pyk. I chyba wszystko na zewnątrz mamy kupione, tak mi się wydaje, oprócz tego czegoś. A to coś widzę, to uwaga, są takie z tyłu wieże, patrzcie, jak to kupię pyk, to pojawi się wieże teraz z tyłu. Oraz to, co jest super, jeżeli lasery, patrzcie na to, nie, też mamy wszystko strzeżone. Wiesz, lasery są, uwaga, zamknę to pyk, aby Jerry nie mógł uciec. I zobaczcie na to, teraz wygląda mocno to więzienie. A jest tak, widzę, rzeczą co pomylę, no bo kamizelka, którą kupiłem przy
przypadku, bo ja nie chciałem kupować, bo na serio jest taka mega słaba. Ale uwaga, za 100 tysięcy mogę kupić kolejny schod widzę następnego piętra, a za 200 tysięcy kupić czwarte piętro, teraz jest mega masa. Uwaga, możemy kupić jeszcze światełka tutaj, co jest tu. Uwaga, jakąś policję, na przykład dorminatory, nie, co to jest? Jest takie podwójne wyjście, aby Jerry nie uciekł. Jerry, gdzie jesteś? Właśnie wchodzę do twojej bazy, fajnie, Simonciku. Jerry, ty miałeś być w celi, wracaj w tym momencie, uwaga, to nie, ty teraz. Ja nie wchodzę do żadnej celi, jestem FBI, SWAT, Superman, najlepszy. FBI, w sumie widzę, wiecie, bo jako więzień jest ten milion. Mogę zademonstrować, Simon, jeden nie. Na jako milion widzę, potrzebujemy coraz więcej pracowników, dlatego uwaga, Jerry, możesz zostać policjantem u nas. No dobrze. Uwaga, ty, patrzcie, co my tutaj mamy do kupienia, mamy łeb, mamy bariery, jakieś, czyli to jest chyba najwyższe piętro na całym świecie. Uwaga, Jerry, mogę kupić jedną ścianę za 50 tysięcy, tylko którą wybrać? Wiesz co, Tom? A co jest tam, jak tu wskoczę? Ej, ciekawej, tak, czekajcie, za czego dostanę milord. Uwaga, też wtedy skaczę i... Ej, to teraz. Jak stąd wyjść? Pomogę ci wyjść. Ale co, w międzyczasie, jak to kupowaliśmy, zrobiło się 250 tysięcy, czyli jeszcze więcej. I także, skoro tam były cele, nie mogę się zacząć, co będzie jeszcze wyżej. Ale co, czyli pyk, kupujemy jeszcze jedną ścianę, kolejną ścianę, co to jest? By solitary zone fin... dobra, nie widzę, co znaczy niestety. Ale uwaga, możemy kupić jeszcze jedną ścianę i jeszcze możemy kupić schod. A nie, dobra, schody już trochę za dużo kosztują. Ale co, jak posiedzieć tutaj chwilkę, żeby do wybrania 2 miliony, a łącznie już prawie 5 milionów, to jest serio mega dużo. I przy okazji wykupujemy również tutaj te rzeczy, które zabyły za około 500 000. Możemy kupić dosłownie wszystko, co tutaj jest. Uwaga, takie coś, takie co za 50 000. Nie ma problemu, let's go. Tu są jakieś prysznice, które również możemy kupić, boom. I to, co najważniejsze, widzę, zostało, czyli schody za 500 000. Akurat schody są serio mega drogie i coś za milion tam kosztowało, czajcie. A więc uwaga, jesteśmy na dachu i uwaga, to coś kosztuje milion, zakupmy to, bo na coś mi stać. Tutaj ściany są około po 200 tysięcy, 200 coś takiego, uwaga, to kosztuje 100 tysięcy. Zostało mi 200 tysięcy już, widzowie, aby skończyć tego całego tajkuna. I tu jedyne, widzę, to już oficjalnie moim zdaniem jest zakończone i to jest oficjalne więzienie za 1 milion. Patrzcie, coś takiego, bo możemy strzelać. Ale widzę, nie było to więzienie za milion dolarów, jakby pominął te najważniejsze rzeczy. To jest uwaga, taką broń na przykład, którą można strzelać, uwaga, takie coś, nie mam pojęcia w sumie co to jest. I w sumie chyba te najważniejsze rzeczy, czyli kolejna broń za milion i jeszcze jedną broń za milion. I teraz wystarczy dokupić jeszcze helikopter pad oraz sam helikopter. I tak oficjalnie widzowie prezentuje się więzienie za 1 milion. Nie mam w sumie pojęcia, czemu ten helikopter spadł, ale uwaga, spróbuję jeszcze raz zretwić, ta gra jest troszeczkę zbagowana. Ale cieszę się, że udało mi się to jakoś ogarnąć, zaraz wsiadam, pyk. I dziękuję, widzę, dziękuję bardzo za to fajne końce. Codziennie godzinie 14, dlatego mam nadzieję, że widzimy się jutro. Trzymajcie w kunarka!